czas już dążyć do wolności. Wszystko już widziałem. No i dzięki Lechowi właśnie do tej wolności dożyłem. To pomyślałem sobie, kto ma zrobić ten film, nie jak nie ja. Stój! 7 mesi fa nessuno conosceva il suo nome fuori della Polonia. Chcemy, by prawo zapanowało nad bezprawie. Ja nie wrócę, to sprzedaż. Ja myślę, że to zawsze było marzeniem Andrzeja Wajdy, żeby taki film zrealizować. Zresztą tego nie ukrywa. Myślę, że z kolei jest jedynym reżyserem, któremu Lech Wałęsa na tyle zaufał, że nie znając scenariusza, nie wiedząc tak naprawdę, o czym będzie ten film, zgodził się jednak, żeby ten film nosił jego nazwisko. Decyzja o filmie, o człowieku, który żyje, o bohaterze współczesnym, jest bardzo trudna i tylko z powodu jakby rangi i zasług pana Lecha Wałęsy, pan Andrzej zdecydował się na to. Opanujcie się! Nie da się sprowokować! Rozbakuj się! Rysiek! Rysiek! Ja oczywiście miałem świadomość, kim jest Lech Wałęsa, kim był Lech Wałęsa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie mogłem sobie pozwolić na tego rodzaju myślenie. Gdybym sobie przez cały czas powtarzał, że to jest właśnie ten Lech Wałęsa, że ten film robi Andrzej Wajda i tak dalej, to wie pani, mógłbym ewentualnie uklęknąć albo po prostu uciec. Pomyślałem sobie, że łatwo będzie zrobić tą postać taką, no jakby to powiedzieć, historyczną. Łatwiej w każdym razie, są materiały dokumentalne, no można po nie sięgnąć. Ale jaki ten Lechu był, co to za postać, jak co ludzie go otaczali, no do tego trzeba było pisarza, który dobrze rozumie i potrafi rzeczywiście opisać ludzi, właśnie pracy ludzi takich niezwykłych. Jak się czujesz, Danuśka? Uwinę się i wrócę. Co ty robisz? Krew się leje po ulicach. Co ty mówisz? Jak nie wrócę, to sprzedaż. Lechu! Leszek! Polubiłam panią Danutę. Jakoś bardzo mi jest tak prywatnie, po ludzku miło, że mogłam ją zagrać, bo mogłam ją spotkać, bo mogłam się jakoś z nią zetknąć i też grając ją mogłam z nią być jakoś trochę bliżej. Mam wrażenie, że ją dobrze znam przez to, że ją zagrałam, co oczywiście w jakimś sensie jest nieprawdą, no bo przecież się nie znamy. Ja w jakimś sensie nie chcę zostawiać tej historii. To znaczy mam takie wrażenie, że zdobyłam jakiegoś takiego kolejnego przyjaciela czy bliskiego znajomego i w jakimś sensie chcę z nimi zostać jakoś. Myśląc o Lechu Wałęsie, trzeba pamiętać, że to jest bardzo prosty człowiek, a w jakiś sposób genialny, który w ciągu 3 dni z bardzo prostego robotnika stał się największą gwiazdą właściwie. Stał się człowiekiem, stał się, jak mówiła pani Oriana Fallaci, primadonną. In qualche modo, soprattutto in Italia, l'immagine è molto conflittuale della Fallaci, ma quello che mi interessava era proprio questo, raccontare questa regina degli opposti, la sua fragilità e la sua aggressività, la sua timidezza mascherata dal voler far domande da uomo a uomo. Grazie, grazie, questa era l'ultima domanda, grazie a tutti e al maestro Wajda. Il Leone d'Oro qui a Venezia, l'Oscar a Hollywood e l'Orso d'Oro a Berlino, desideriamo aggiungere questa sera il premio Pezzo, il riconoscimento di un talento cinematografico immenso
che il film di questa sera non mancherà di confermare. Jestem ogromnie szczęśliwy, że dyrektor tego festiwalu wybrał właśnie mnie dla tej nagrody. To dla mnie wielkie wyróżnienie. Z Wenecji wszystkie drogi prowadzą w świat. Najciekawsza rzecz polega na tym, że Lech Wałęsa zostanie w pamięci światowej i Polski taki, jaki będzie w tym filmie. To jest niesamowite. Lech Wałęsa już nie będzie Lechem Wałęsą, tylko będzie jego obraz będzie obrazem z filmu. Mam nadzieję, że jak długo Instytut Filmowy istnieje, jak długo państwo wspiera kino. Przecież to nie polega na tym, że państwo wspiera przemysł filmowy, bo jest dużo przemysłu, które państwo nie wspiera. Państwo wspiera polskie kino, dlatego że polskie kino mówi po polsku. Żadne inne nie. Panie Wałęsa, pana już nie ma. Masz mi wrócić żywy! My, naród. We, the people.